Kochani, witam Was serdecznie na kanale Poznajmy Pana. To jest nasze wyzwanie 100 filmów w 100 dni i film czwarty. Mówię nasze wyzwanie, dlatego że jesteście tutaj ze mną wiernie, dzielnie. Więc mam nadzieję, że razem jakoś dotrwamy do końca tego filmu. Dzisiaj znowu jesteśmy w moim studiu samochodowym i tak też może być często. Ale kochani, chciałabym dzisiaj zacząć od odpowiedzi na Wasze pytania. Ponieważ pod tym ostatnim filmem pojawiły się dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmiało, czy Bóg chroni i wspiera wszystkich, czy trzeba spełnić jakieś warunki? Autor tego pytania powołał się na psalm 18, o którym mówiliśmy, a konkretnie na werset 25, gdzie Dawid mówi: Pan da mi nagrodę według mojej sprawiedliwości, według czystości rąk moich przed Jego oczami. I też te inne wersety wskazują na to, że Dawid mówi o swojej sprawiedliwości, o tym, że właśnie nie zapomniał o Bożym prawie. Mówi, pilnowałem się bowiem dróg Pana i nie uległem bezbożności przez odejście od mojego Boga. To jest werset 22. I powiem Wam, że rozumiem, że autor tego pytania tak jakby sugeruje, że Bóg błogosławi czy chroni Dawida, dlatego że Dawid jest taki nieskazitelny. Ale zwróćcie uwagę, że ten psalm powstał już po grzechu z Batszebą. Nie wiem, na ile tam kojarzycie tą historię Dawida, ale bardzo Wam polecam. Grzech, no może grzech to nie jest jakiś najważniejszy moment akurat tak z życia Dawida, ale to jest taki moment bardzo dramatyczny. On jest opisany bodajże w drugiej księdze, w pierwszej księdze królewskiej. Zaraz sprawdzę Wam, żeby Wam tutaj nie mówić jakiś głupot. A nie, przepraszam, w drugiej księdze Samuela. Słuchajcie, to jest druga księga Samuela, rozdział 11. I słuchajcie, to jest bardzo dramatyczna sytuacja, ponieważ dla tych, którzy może nie słyszeli tej historii, tak? Dawid był wybranym królem. Bóg dał mu wszystko. Wszystko po prostu, o czym on jako król mógł marzyć, dlatego że był mu posłuszny, Bóg mu za to błogosławił, a w pewnym momencie Dawid bardzo ciężko zgrzeszył, już nawet nie będę wchodzić w szczegóły, ale zdradził swojego przyjaciela, posłał go na śmierć, wziął jego żonę za swoją żonę i Bóg przyszedł do niego potem i mówi, że za karę, za to, co zrobił, miecz nigdy nie odejdzie od jego domu. I rzeczywiście potem... I też tam jest też taka straszna kara, że też przyjdzie ktoś, kto weźmie jego żony i będzie też z nimi współżył na oczach ludu. Tam dosłownie chyba było taka już zapowiedź. I rzeczywiście potem do tego doszło, że jego syn Absalom, chcąc przejąć pod nim władzę, tak, koronę, czy go wygryźć, można powiedzieć, z tronu jeszcze za jego życia, rzeczywiście się tego dopuszcza. I Dawid, kiedy... już napisał, tak, czy wykonał ten psalm 18, to już było, słuchajcie, później, to już było po zdradzie Absaloma, kiedy Bóg go wybawił już z ręki Absaloma, jego syna. I więc Dawid nie mógłby powiedzieć rzeczywiście, że był zupełnie no, sprawiedliwy, tak, w swoim życiu. No bo ewidentnie nie był. I ja miałam duży problem z tym psalmem właśnie, bo się zastanawiałam, jak Dawid mógł coś takiego powiedzieć, że byłem taki nieskalany, nigdy nie zapomniałam o prawie Pana, no skoro ewidentnie zapomniał. Ale słuchajcie, ja tak teraz, już niedawno jakoś jak tak czytałam sobie ten fragment, mam wrażenie, że tutaj kluczowe jest, ten wstęp jest kluczowy, czyli... tak, bo to jest pieśń Dawida, kiedy Bóg ocalił go z ręki wszystkich jego wrogów, i z ręki Saula, i też tam z wszystkich potomków Saula, tych, którzy tam czyhali jakoś na jego życie. I z ręki Saula, tak? Czyli Saul, rzeczywiście jak widzimy historię Dawida i tą relację jego z Saulem, z tym poprzednim królem, który był niesprawiedliwy wobec Dawida, próbował go zabić, to rzeczywiście widzimy, że Dawid był nienaganny w postępowaniu wobec Saula. Pomimo tego, że miał kilka razy okazję, żeby go zabić, miał kilka razy okazję, żeby przejąć władzę, przejąć tron, wykorzystać jakieś takie ludzkie sposoby na przejęcie tego tronu, który mu się należał, tak? Bo Dawid był namaszczony na króla już za życia Saula. Bóg powiedział Saulowi, że on go odrzuca, a z kolei Dawidowi już za życia Saula powiedział, że on namaszcza go na króla, więc Dawid mógł po prostu, wiecie, wziąć sobie ten tron i stwierdzić, no to mi się należy.
A Dawid zrobił coś zupełnie innego. Dawid wrócił, słuchajcie, po namaszczeniu na króla, wrócił do pasienia owiec, tak mogę powiedzieć, do takich zwykłych swoich obowiązków i czekał na moment, kiedy Pan sam ustanowi go na króla. Pozwolił, że Bóg działał w swoim tempie i nigdy nie przyspieszał tego czasu. To jest też niesamowite. I rzeczywiście pod tym względem, jak patrzymy na historię Dawida, to on był całkowicie sprawiedliwy. Jakby nie popełnił żadnego błędu, żadnego wykroczenia wobec Saula. I mam wrażenie, że właśnie w tym kontekście Dawid mówi, że przez to, że był sprawiedliwy, że Bóg go wynagrodził, że rzeczywiście wybawił go z ręki wszystkich jego wrogów i właśnie szczególnie z ręki Saula, który był takim jego wrogiem przez wiele, wiele lat. Właśnie też ze względu na jego sprawiedliwość. Natomiast drugie pytanie brzmiało, więc właśnie to też, właśnie czy Bóg chroni, to jeszcze wrócę do pierwszego, czy Bóg chroni, wspiera wszystkich, czy trzeba spełniać jakieś warunki? Myślę, że w pewnym sensie chroni i wspiera wszystkich, na pewno, dlatego, że nawet Ewangelia Mateusza, to jest 6 rozdział, Ewangelia Mateusza mówi, że mamy być doskonali jak ojciec, a to polega na tym, że mamy się modlić za naszych wrogów, za tych, którzy nas prześladują, żebyśmy się okazali synami naszego Ojca, który jest w niebie, bo On swemu słońcu nakazuje wstawać nad zepsutych i dobrych i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc zobaczcie, że Bóg troszczy się o pola, o gospodarstwa, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Czyli w jakimś sensie wspiera i pomaga zarówno sprawiedliwym, jak i niesprawiedliwym. Bo wiecie, gdyby Bóg troszczył się tylko o sprawiedliwych, no to nikt nie miałby szans przed Bogiem. Prawda jest taka, że każdy z nas był niesprawiedliwy w swoim życiu i wszyscy dostąpiliśmy miłosierdzia. I to też jest łaska Boża. Więc myślę, że Bóg rzeczywiście troszczy się o wszystkich i wszystkich chce prowadzić, wszystkich chce przyjąć do swojego domu, ukochać jak synów, jak córki. Natomiast my zawsze możemy to odrzucić. No i rzeczywiście nieszczęścia na nas też spadają, bo drugie pytanie brzmiało, co by było, tak by ja odnosiłam się do takiego przykładu, gdybym wracała z pracy samochodem i gdyby zdarzył mi się wypadek, czy wtedy oznaczałoby to, że Pan przestał się o mnie troszczyć? No nie, dlatego że, wiecie, ja trwam w Chrystusie, to znaczy mam relację z Panem. Gdybym żyła w grzechu, gdybym żyła w oddzieleniu od Boga, to rzeczywiście takie nieszczęśliwe przypadki mogłyby dziać się w moim życiu z tego względu, że po prostu szatan rządzi w moim życiu i jakby szatan ma dostęp do ludzi, którzy nie są w jedności z Bogiem, którzy nie zostali usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście w ich życiu może dziać się wiele nieszczęść, takich bezsensownych, krzywdzących, dopóki nie wpuszczą Boga do swojego życia. Z kolei ci, którzy wpuścili Boga do swojego życia, no to u nich mam wrażenie, że są dwa rodzaje cierpień. To znaczy, jeżeli rzeczywiście tak, trwają w Chrystusie, są usprawiedliwieni, trwają w takiej jedności z Bogiem, także nie dopuszczają się jakichś tam grzechów czy zaniedbań, no to też oczywiście w życiu takich ludzi zdarzają się jakieś tam nieszczęścia, tak, czy wypadki nawet samochodowe. No ale to też, słuchajcie, jedna rzecz, wiemy, że z listu do Hebrajczyków, tak, z rozdziału 12, wiemy, że to może dziać się dlatego, że Bóg nas karci, dlatego, że Bóg chce nas pouczyć, chce nas udoskonalić przez różne doświadczenia, nasz charakter. I też jak ojciec dobry dla syna, którego kocha, no to też ojciec karci czasem swego syna, no to tak samo Bóg nas karci. Natomiast zawsze to prowadzi do rozwoju, do zbudowania człowieka, do oczyszczenia nas z jakichś naszych słabości, przywiązań. Natomiast jest też drugi rodzaj cierpień i to są cierpienia, które są spowodowane naszymi złymi decyzjami. I też nie możemy o tym zapominać i obwiniać tylko Boga o to, że coś złego dzieje się w naszym życiu, dlatego że wiecie, że On tylko działa w tym życiu, a prawda jest taka, że też mamy wolną wolę. No i jeżeli weźmiemy wielki kredyt, no to nie możemy Boga oskarżać potem o to, że musimy bardzo ciężko pracować. Tak samo, jeżeli chodzi o wypadki samochodowe, no to gdybym
Ja na przykład miałam ostatnio, taki rok temu w sumie, no to nie tak ostatnio, miałam wypadek samochodowy, bo wtedy miałam po prostu za dużo pracy. Pracowałam na pełen etat, miałam jeszcze studia i powiem wam, że w pewnym momencie byłam już tak zmęczona, ja to czułam już od paru dni, że jestem za bardzo zmęczona. I rzeczywiście po prostu pewnego wieczora, pewnej nocy jak wracałam, to po prostu sarna wyskoczyła mi na zderzak i ja nie zdążyłam po prostu zareagować i rzeczywiście był wypadek, na szczęście niepoważny jakiś, no nikomu nic się nie stało. Może trochę sarna ucierpiała, ale dla mnie to był, wiecie, to był taki moment, kiedy ja po pierwsze podziękowałam Bogu za wszystkie moje powroty i wyjazdy do pracy, podczas których On się o mnie troszczył, nawet kiedy byłam bardzo zmęczona, kiedy no nie powinnam po prostu jechać w takim stanie. A druga sprawa, że to mi uświadomiło, że muszę zmienić swój tryb życia, dlatego że przez decyzje, które podjęłam, przez tą ilość tak pracy, obowiązków, no że ja niestety no nie jestem w stanie działać w takim tempie czy rytmie, nawet jeżeli inni są w stanie, no bo ja jestem zbyt zmęczona i mogę popełnić następnym razem dużo poważniejszy błąd. Więc ja odebrałam ten wypadek też jako takie ostrzeżenie na przyszłość i też jakby czułam w tym Boże prowadzenie, Bożą taką ochronę, ale też ponosiłam konsekwencje jakichś własnych wyborów. Więc mam nadzieję, że te odpowiedzi są dosyć wyczerpujące. Widzę, że już matko 11 minut gadam. Ale słuchajcie, powiem wam krótko, też taką krótką refleksję z modlitwy porannej, ponieważ wczoraj mieliśmy spotkanie naszej wspólnoty Betlejem, takie spotkanie modlitewne i jeden z naszych braci mówił takie, dzielił się Słowem Bożym, dzielił się zrozumieniem tego słowa z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 6 o Królestwie i o tym, że Jezus mówi, najpierw zatroszcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Dokładnie. I wiecie, ogólnie piękne było to dzielenie, piękne było spotkanie, ale rano, jak wstałam, byłam strasznie zmęczona. Bo trochę rzeczy się nawarstwiło, też te nasze filmy i jakieś tam... To nie zajmuje mi aż tyle czasu, natomiast jest taki stres, co powiedzieć i takie myślenie i praca i coś tam. I dzisiaj rano wstałam taka wykończona i taka narzekająca byłam. I tak usiadłam do modlitwy, bo rzeczywiście modlitwa poranna to jest rzecz najważniejsza moja w ciągu dnia. I usiadłam, ale no czułam, że atmosfera jest taka ciężka. I wiecie, że tak stanęłam przed Panem i miałam takie poczucie, że mam otworzyć drugi list do Koryntian, rozdział 6. I to jest też taki jeden z moich takich ukochanych fragmentów, które są w Biblii. Ponieważ tam święty Paweł wymienia rzeczy, w których okazujemy się sługami Boga. I wymienia bardzo różne, bardzo trudne rzeczy. Wymienia prześladowania, uciski, wymienia bezsenne noce na przykład. I utrapienia, i różne, różne rzeczy. Polecam wam zajrzeć do tego fragmentu. I ogólnie, jak widzę ten fragment, to... Kurczę, to widzę... jak dużym wyzwaniem jest troszczyć się o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, że wiecie, to nie przychodzi za darmo. I to, co takie pytanie, które się we mnie zrodziło po przeczytaniu tego fragmentu, to było pytanie, ile ty jesteś gotów, czy ile ja jestem gotowa, ile jesteś gotowa dać dla rozwoju Królestwa Bożego. Jakby z ilu rzeczy jesteś w stanie zrezygnować, jaki koszt jesteś w stanie ponieść dla Królestwa Boga. Bo widać, że Paweł poniósł bardzo duży koszt. Bardzo duży koszt. I on wymienia rzeczywiście i te bezsenne noce, i przecież on był biczowany, on był w więzieniu przetrzymywany, oskarżany, uciskany naprawdę na wszelki sposób, zniesławiany. I był głodny i naprawdę no, znosił różne rodzaje niesprawiedliwości. I czy ja jestem gotowa ponieść taki koszt dla Królestwa Bożego? Zobaczcie, my czasem nie jesteśmy w stanie ponieść nawet takiego kosztu, żeby pójść na spotkanie, bo nie chcemy być zmęczeni i już zaczynamy się denerwować, kiedy się nie wyśpię, tak, z powodu takiego tam, nie wiem, spotkania czy jakiejś służby.
że nie miałam czasu na przykład, żeby się zrelaksować, nie miałam czasu, żeby obejrzeć film, poczytać książkę. Wiadomo, czasami też jak są dzieci, jak jest dużo obowiązków, to naprawdę jest trudno zorganizować taki czas na służbę, na wspólnotę, na jakiś taki udział w tym wszystkim. Natomiast mam też takie znajome małżeństwo, które ma kilkoro dzieci malutkich i bardzo mnie poruszyło, jak oni mówili właśnie, też posługują, też biorą udział w spotkaniach, prowadzą też spotkania dla młodzieży i oni powiedzieli, że to ich kosztuje właśnie, to ten czas jednak, to zawsze jest poświęcenie, ale mówią, że patrzą na to swoje życie, patrzą czy na stan swojego małżeństwa i jeżeli widzą, że tak, że to nie jest tak, że ich małżeństwo, nie wiem, ulega jakiejś destrukcji, tak, że ta służba jest jakaś krzywdząca dla tej rodziny, ale po prostu kosztuje, to oni mówią, że oni chcą ponieść ten koszt. I to mnie bardzo dotknęło, że oni uważają, że Królestwo Boga jest warte, żeby ponieść ten koszt. Ten koszt tej opieki nad dzieckiem, tak, kiedy tylko na przykład mama, tak, zostaje z tymi dziećmi i musi czekać, bo mąż jest gdzieś zaangażowany w inne rzeczy. Ten koszt nieprzespanych nocy, ten koszt jakichś dodatkowych stresów, tak, jakichś organizacyjnych trudności. I naprawdę bardzo mnie to porusza, bo myślę, że każdy z nas, kto na poważnie chce być uczniem Chrystusa, kto chce nieść to Królestwo Boże, jakoś przyczyniać się do tego Bożego Królestwa, to musi się nad tym zastanowić, ile jest w stanie za to dać, jaki koszt jest w stanie ponieść. Czy jesteś w stanie na przykład nie przespać się parę nocy, czy to już jest za dużo? Czy jesteś w stanie nawet przyjąć jakieś prześladowanie, tak? Wiemy, że na całym świecie chrześcijanie umierają za swoją wiarę i oni naprawdę uznali, że Jezus Chrystus, że Ewangelia jest warta tego, żeby oddać za nią wszystko. A ile my dzisiaj jesteśmy gotowi oddać za to, w co wierzymy? Pomyślałam jeszcze o tym, że podczas wojny ludzie poświęcali własny komfort, rodziny, relacje. Często zostawiali na zawsze gdzieś tam swoje rodziny, czy życie, jakieś nadzieje, żeby działać w państwie podziemnym. Często byli skazywani, mieli wyroki śmierci, tak? Albo byli wtrącani do więzienia i straszliwie też tam przesłuchiwani. Bo wierzyli, że może kiedyś państwo polskie będzie wolne. Pomimo tego, że ta nadzieja była taka no niepewna, to oni byli w stanie już ten koszt ponieść. Zobaczcie, że my mamy o wiele więcej. Mamy zapowiedź zwycięstwa, zapowiedź nagrody i to jest coś pewnego. Jezus mówi, że Jego słowa nie przeminą, że Jego obietnice muszą się wypełnić. A często dużo trudniej nam poświęcić te rzeczy. Komfort, jakieś relacje, nawet w ogóle o tym nie mówimy, nie? I no, jakieś takie życie, jakieś takie swoje pragnienia, rozrywki, nie? Ciężko nam oddać. I na koniec skojarzył mi się jeszcze fragment z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, z wersetu 40, to jest od wersetu 44, gdzie Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego na polu. Że przyszedł jakiś człowiek, znalazł ten skarb, sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić tę ziemię. I myślę, że też tak musimy zrobić. Jeżeli rzeczywiście chcemy mieć udział w Królestwie Jezusa Chrystusa, to musimy sprzedać wszystko. Bo to jest tak drogie, tak cenne, że nie stać nas na to, jeżeli nie wyzbędziemy się wszystkiego, co mamy. I oczywiście to nie znaczy, że w tym momencie musisz sprzedać wszystko zupełnie, co masz, tak? Ale mamy być od tego wolni i mamy być gotowi, żeby oddawać te różne rzeczy. Tak, oddawać Panu dla Jego Królestwa, dla Jego chwały.
No oczywiście też tutaj mówię, nie chodzi o poświęcanie, o rozrywanie od razu małżeństw, tak, czy rodziny. Ale rzeczywiście zobaczcie, że naprawdę często nie chodzi aż o tyle. Często nie jesteśmy w stanie naprawdę poświęcić naszego komfortu. Więc też Was zachęcam do takiego przemyślenia tej sprawy, bo wiecie, dzisiaj naprawdę, dzisiaj możemy poświęcić bardzo niewiele i już uważam, że powinniśmy ćwiczyć się w tym niewiele, bo mogą przyjść czasy, kiedy będziemy musieli poświęcić znacznie więcej. Jeżeli ktoś nie był wierny w małym, jeżeli ktoś już teraz nie jest w stanie oddać Bogu swojego czasu, poświęcić jakichś rozrywek, to nie oszukujmy się, nie będziemy w stanie oddać nic więcej, kiedy przyjdą prześladowania. A tylko ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, tylko ten, kto odda wszystko, będzie potem królował z Jezusem Chrystusem, będzie mógł naprawdę cieszyć się w pełni tym królestwem, które przyjdzie i nie zawiedzie się. Słuchajcie, więc no, tym akcentem dzisiaj taki dłuższy film. No, kończę to i z Bogiem. Do jutra, trzymajcie się.